Witam Państwa, witam mieszkańców. Piotr Napłoszek, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, komisja w pełnym składzie. Członkowie pan Leszek Kołodziejski i pan Jaromir Chojecki oraz ja, przewodniczący. Otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proponowany porządek obrad na dzień dzisiejszy to rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wydania specjalnych kart dla właścicieli kamieniczek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w centrum miasta przy ulicy Warszawskiej oraz sprawy różne. Czy ktoś z członków komisji wnosi uwagi do porządku? Czyli porządek został przyjęty. I teraz tak. Na ostatniej komisji ustaliliśmy, że istnieje potrzeba pozyskania wiedzy ze Straży Miejskiej, jak wygląda sytuacja wymiany tych miejsc parkingowych i czy one są zajęte cały czas ciągle, czy ta rotacja tych miejsc pozostaje sprawą otwartą. W tym celu zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z propozycją dwudniowego badania tego, jak ta sytuacja ma miejsce. Straż Miejska w dniach 7-8 maja przeprowadziła takie badanie i w odpowiedzi na to badanie przysłali nam taką informację. W odpowiedzi na pana pismo informuję, że w dniach 7-8 maja 2019 roku przeprowadzono badanie wykorzystania miejsc parkingowych. Badanie obejmowało miejsca, które zostały prawidłowo oznakowane znakami D44 oraz znakami D18. Stwierdzono, że w zdecydowanej większości przypadków następuje oczekiwana rotacja pojazdów. Stałe wykorzystanie miejsc, również sygnalizowane przez kierowców niedobór miejsc postojowych, występuje w godzinach 10-15.30 w ciągu ulicy Warszawskiej. Obserwacja zatok postojowych wyznaczonych w ciągu ulicy Krzywa Przeskok wykazała, że po godzinie 14 następuje zwiększenie liczby wolnych stanowisk postojowych do około 5-7 wolnych stanowisk. Ulica Krzywa Przeskok przez cały czas kontroli dysponowała około 3 wolnymi stanowiskami. W związku z niepełnym oznakowaniem na ulicy Krakowskiej i tutaj pismo do technicznej obsługi miasta do referatu zostało wysłane, kontrolą objęto prawidłowo wyznaczone miejsca. Stałe wykorzystanie miejsc zaobserwowano w okolicy godzin 9.30-15.30. W czasie kontroli wystawiono 2 opłaty dodatkowe. Stwierdzono pojazdy, których kierowcy nie uiścili opłat za bilety kontrolne. Ujawniono 3 awarie parkomatów, z których 2 usunięto we własnym zakresie. Jedną zlecono do realizacji podmiotowi zewnętrznemu. Także zadaliśmy pytanie odnośnie tego, jak wygląda kwota wpływów z parkometrów. Chodziło mi osobiście o kwotę z danych dni, kiedy odbywała się kontrola, ale z uwagi na to, że był problem z uzyskaniem takiego wydruku z tych konkretnych dni, zgodziłem się już telefonicznie na to, żeby podano informacje o miesięcznych wpływach. I tu za miesiąc luty to było 3770 zł, za miesiąc marzec 4010 zł, za miesiąc kwiecień 4608 zł. I to jest informacja ze Straży Miejskiej, jak wyglądają wpływy z strefy płatnego parkowania. Tak więc ta obawa, że nie ma rotacji, jej Straż Miejska nie potwierdziła, uznając, że jednak rotacja na miejscach parkingowych istnieje. To, co jest istotne z mojego punktu widzenia, oceniając tą informację, jest to, że z tej informacji wynika, że ta strefa na ulicy Warszawskiej no jest bardzo obciążona w tym momencie. Że jeżeli są momenty, kiedy nie ma żadnych wolnych miejsc, to już jest symptom do tego, żeby podnosić opłaty za płatne parkowanie, a nie zwiększać uprawnienia osób, które mogłyby tam parkować za darmo. Bo głównym celem stworzenia było przecież wprowadzenie możliwości mieszkańcom, żeby mogli podjechać i zrobić zakupy i odjechać. No, taki był główny zamysł tworzenia strefy. No i w tym momencie przed komisją staje no, trudny problem, jak tą państwa petycję rozstrzygnąć, bo z jednej strony mają państwo uzasadniony interes w tym, żeby jako przedsiębiorcy mieli państwo możliwość dostępu do własnych lokali, w których prowadzi działalność gospodarczą, a z drugiej strony mamy tych mieszkańców, którzy też powinni tam dojechać, co też jest de facto w państwa interesie i autentycznie jako komisja mamy dosyć spory problem z tym, jak z tej sytuacji wybrnąć. Oczywiście pewnym rozwiązaniem byłoby podniesienie opłaty za parkowanie wszystkim,
tak? I wprowadzenia abonamentu i też wyższej wysokości niż jest obecnie. Byłoby to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek w sferze obecnych podwyżek w mieście nie wiem, czy uzasadnione. Bo mamy tutaj, proszę pamiętać, podwyżkę za śmieci, podwyżkę za ścieki i no, jako radni nie chcielibyśmy wprowadzać dodatkowych podwyżek dla kogokolwiek w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Może jakieś wnioski, uwagi, wypowiedzi z Państwa strony? Już tak. Na pewno jest to problem dla radnych, ale również i dla nas, bo też płacimy podatki od nieruchomości, od prowadzonej działalności, tak jak ja na przykład mam własny nieduży dom, płacę podatek od budynku i od prowadzonej działalności. I dodatkowo pod własnym budynkiem muszę jeszcze płacić za parking. I też mam bardzo często problem z zaparkowaniem. Jeżdżę dookoła 3-4 razy, żeby zaparkować na Warszawskiej. Jeśli można. Dzień dobry Państwu. Chciałem odnieść się do uzasadnienia uchwały numer 124, łamane przez 8, łamane przez 11 z 3 lutego 2012 roku, która wprowadziła opłaty za parkowanie pierwsze 15 minut 20 groszy, potem pierwsze 30 minut złotówkę i tak dalej. Nie chodzi mi o stawki, chodzi mi o to, że w uzasadnieniu zostało napisane, że z uwagi na wnioski wnoszone przez skupców, którzy w trosce o dostępność swoich punktów handlowych i usługowych apelowali o zwiększenie rotacji pojazdów przed ich placówkami, ogranicza się zasięg obowiązywania abonamentu i tak dalej. Proszę Państwa, mamy tutaj stwierdzenie, że te zasady, które są, były uchwalone w tej uchwale, zostały ustalone zgodnie z wnioskami kupców, którzy prowadzą swoje sklepy, swoją działalność gospodarczą na tej ulicy. W związku z czym mamy grupę ludzi, którzy nie są tu reprezentowani, ale którzy przez to uzasadnienie mówią do nas, że potrzebny im jest przepływ klientów przez ich sklepy. W związku z czym jest system odpłatności, który gwarantuje ten przepływ, co zostało potwierdzone przez Straż Miejską, która prowadziła badania, powiedzmy sobie, empiryczne na miejscu. Mamy tu problem oczywiście z tym, że miejsc parkingowych jest niewiele, a zapotrzebowanie jest duże. Myślę, że potrzebne jest rozwiązanie, które umożliwia ludziom przejeżdżającym ulicą Warszawską zaparkowanie i pójście do sklepu z połem, czy gdzie indziej, czy zabranie towaru, który zakupili wcześniej w elektrocenter, czy coś takiego, żeby po prostu te sklepy mogły działać. Jeśli chodzi o sposób rozwiązania, abonamenty, co napisałem w odpowiedzi do pana przewodniczącego, w pewnym sensie
pozwalałyby ludziom, mieszkańcom, przepraszam, zajmować miejsca parkingowe przez cały dzień. Ponieważ ja mam abonament, po prostu wjeżdżam i to miejsce jest moje. Z drugiej strony, jak wiemy, te abonamenty nie są popularne, a sprawa jest prosta. Te abonamenty nie gwarantują miejsc postojowych. Jest tylko tyle miejsc, ile jest. Jak się mieszkaniec spóźni, nie będzie mógł zaparkować, mimo też, że zapłacił jakieś tam pieniądze. Według mnie usprawnieniem, jeśli to można nazwać, tego systemu byłoby wprowadzenie opłaty za pierwsze 15 minut, a właściwie zlikwidowanie opłaty za pierwsze 15 minut i żeby nie było tego problemu, gdzie znaleźć te 20 groszy. Ja miałem taką sytuację, że chciałem zaparkować i po prostu nie miałem 20 groszy. I 15 minut jest powszechnie spotykany jako okres parkowania bezpłatnego w miastach. Co jeszcze można zrobić? Naprawdę jestem otwarty na sugestie, natomiast karty i proszę Państwa, to nie tylko Państwa grupa, ale również mieszkańcy, seniorzy też chcą mieć dostęp do miejsc parkowania. Więc dochodzimy do sytuacji takiej, że tych miejsc jest garstka, a zapotrzebowania na te miejsca dużo. Chcę podkreślić, że ci, którzy posiadają karty parkingowe na mocy ustawy stanowiącej prawo o ruchu drogowym, ci mają bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych, a to są w tej chwili ludzie niepełnosprawni, a od 26 lipca również będą w to włączeni weterani. Więc mamy już w tej chwili sporą grupę i prawdopodobnie sporo tych ludzi niepełnosprawnych będzie w grupie seniorów. W związku z czym mamy już w pewnym sensie pewną grupę seniorów, którzy mogą korzystać z tych miejsc parkingowych. Ale to tylko zwiększa, że tak powiem, presję na to, żeby te miejsca wydzielać w taki sposób, żeby ta ulica żyła, żeby tam były sklepy, żeby tam mogli podjechać klienci. Bo jak jadę ulicą Warszawską i przed Społem nie będzie miejsca do parkowania, a okazuje się, że można w tym systemie, który mamy, znaleźć miejsce parkowania, to pojadę do Biedronki. Ale nadal, tak powiem, mimo że powtarzałem to parę razy i w odpowiedzi na interpelację, i potem w odpowiedzi do pana przewodniczącego, że myślę, że oprócz tej małej modyfikacji ja nie widzę innego rozwiązania. Dziękuję. Proszę. Będę widział rozwiązanie dopiero wtedy, kiedy mamy zaplanowane przez władzę wykonawczą parkingi na ulicy Warszawskiej. Jak staniemy prostopadle do dworca, to w lewą stronę, aż do ulicy Brzozowej, w prawo do ulicy Przejazd. I tam będą parkingi tak wykonane w przyszłości, że w niedalekiej przyszłości, że będą pojazdy stały prostopadle do płotu, czy powiedzmy tych ekranów i wtedy tych pojazdów się zmieści sporo. I widzę tutaj rozwiązanie takie, że w miejscach takich newralgicznych, czyli blisko Śródmieścia, można wtedy wprowadzić opłaty, to co mówił przed chwilą pan burmistrz, opłaty na przykład za pierwsze 15 minut nie płacimy nic, później jakaś opłata i wtedy będzie ta rotacja tych samochodów. Natomiast dalej
dalej już od centrum będą na przykład miejsca parkingowe niepłatne i ci ludzie, którzy będą stawiali na dłużej samochód, tam pojadą, tam zostawią ten samochód. I tak przypuszczam, że wtedy rozwiąże się oczywiście sprawa tych kart parkingowych, też ci ludzie, bo ludzie, którzy inwalidzi i teraz już kombatanci mogą postawić wszędzie samochód, to znaczy nie tylko tam, gdzie nawet jest płatny, mogą postawić samochód jako bezpłatny, nawet jako bezpłatnie. I wtedy tych ludzi, no nie mamy tak strasznie dużo, ale trochę jest i oni będą mogli korzystać z tego i tak samo będą mogli korzystać z tych miejsc parkingowych klienci, które przyjeżdżają do sklepów, do jakichś tam zakładów usługowych. Ewentualnie jeszcze widzę możliwość wprowadzenia, czy to nawet chyba jest wprowadzenia tak zwanego abonamentu dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca płaci tam czy 30, czy 20, czy 40 zł jest to do ustalenia i wtedy na podstawie tego abonamentu może też parkować w tej strefie oczywiście płatnej. Takie widzę to rozwiązanie przy budowie 168 miejsc tam jest przewidziane do wybudowania. Coś na pewno to rozładuje tą sprawę. Dziękuję. Ktoś jeszcze z kolegów radnych? Nie widzę. Czy Państwo chcieliby się odnieść do wypowiedzi pana burmistrza? W naszym interesie też jest, żeby ta migracja tych miejsc była jak największa. Dlatego też nie chodzi nam o to, żebyśmy my ten samochód postawili przykładowo o godzinie 8 i dopiero o 18 go zabieramy, bo to bije w nas. Tu chodzi po prostu o to, że podjeżdżamy i załóżmy, mamy jakąś tam sprawę do załatwienia u siebie. Raz, dwa załatwiamy, a samochód odsuwamy, bo w naszym interesie jest, żeby te samochody się zmieniały. Jak ja u siebie przed sklepem zablokuję miejsce na cały dzień, no to równie dobrze zamknę sklep na kłódkę. I tak jesteśmy w tej chwili bici, bo nie mamy przejścia pod torami. To już dostajemy, podatki nam nie zostały zmniejszone, a utargi, obroty spadły o połowę. To nie ma się co czarować, bo tak jest wszędzie. Dlatego mówię, nam chodzi tylko o to, żebyśmy mieli to pozwolenie, że możemy stanąć. Wiadoma sprawa, że nie będę tam stał godzinę czy dwie, załóżmy 20, 30 minut i ja sam uciekam ze względu dla samego siebie, bo inaczej sam siebie biję. Dziękuję. Chciałem zadać panu pytanie. Jaki okres czasu bezpłatnego postoju satysfakcjonowałby pana potrzeby? Którego dnia, tak? Bo załóżmy, ja przywożę do siebie towar i za chwilę mam gdzieś jechać. Także to może być w ciągu dnia, może być jednego dnia, może być godzina w sumie. Drugiego dnia może być to 15 minut, a trzeciego w ogóle nie skorzystam. Akurat w moim przypadku tak jest. Ja rozumiem, że 15 minut bezpłatnego postoju jest niewystarczające. Raz będzie wystarczające, ale drugi raz zabraknie, bo będę potrzebował załóżmy pół godziny. Ale tu nie chodzi o to, żebym ja postawił samochód na cały dzień. To jest bzdura. Nawet mówię, nawet godzina to jest za dużo. No tak? Bo w naszym interesie to jest po prostu, żeby jak najszybciej to miejsce zwolnić dla klienta. Bo blokuję to miejsce, zabieram sobie klienta. No samo przejście. To tylko o to mi chodzi, żebyśmy mogli jak normalnie, no tylko że nie wiadomo, jak każdy do tego podejdzie, no bo ja podejdę to w ten sposób, koleżanka podejdzie też w ten sposób, a drugi mówi, mam za przeproszenie w nosie, stawiam na cały dzień, no to jeszcze nie mogę. Tylko, drodzy Państwo, problem polega na tym, że to de facto musiałoby to każdego przedsiębiorcy, który ma lokalizację pod tym adresem graniczącą z tą strefą płatnego parkowania. Teraz tak, jeżeli mamy każdego przedsiębiorcę, to nie tylko ten, który ma lokal usługowy na parterze, tylko ten, który ma lokal usługowy także na piętrze. On tam może mieć zarejestrowaną różną działalność gospodarczą. Z tego, co z Urzędu Miasta otrzymaliśmy, to na tych ulicach w strefie płatnego parkowania z samej ewidencji działalności gospodarczej jest ponad 100 podmiotów. Tak? Nawet jakby to było tylko 15 w waszym przypadku, po waszej stronie miasta, czyli tych ulicach, gdzie mamy Warszawską, Krzywą i Przeskok, tak? I to jest tak, Warszawska 16 miejsc, Krzywa 8 miejsc, Przeskok 15 miejsc, czyli razem 31 miejsc w strefie płatnego parkowania po tamtej stronie miasta. I jeżeli, dajmy na to,
niecałą połowę tych miejsc zajmiemy przedsiębiorcami, z których część nie prowadzi takiej działalności wymagającej tego, żeby było miejsce dla klienta, zastawi miejsce, postawi samochód i to będzie biło was w tym momencie. Tych, którzy prowadzą na parterze działalność usługową. I stąd to nasze wahanie, jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby był i wilk syty, i owca cała, ale tych miejsc naprawdę jest mało. Tak jak Państwo powiedzieli, wiecie już Państwo, że jest kolejka innych grup społecznych chętnych do tego, żeby także uzyskać specjalny sposób traktowania w strefie płatnego parkowania. No i też tego się obawiamy, że jak tutaj uchylimy drzwi, to nastąpi nam lawinowy wzrost wniosków o te miejsca. Mamy też inny problem, bo ten abonament, który jest... Halo. Mamy też inny problem, bo ten abonament wprowadzony uchwałą z 2011 roku, on jest strukturą martwą w tym momencie. Nie ma żadnych wydanych abonamentów, czyli mamy jakieś rozwiązanie, które jest wprowadzone, a które nie funkcjonuje. Jest zero. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ten abonament jest, ale jest wyłączony na tą strefę płatnego parkowania, która by was dotyczyła. Oczywiście można by było to próbować zmienić w ten sposób, żeby ten abonament powstał z martwych i zaczął funkcjonować. No tylko to jest cały czas 39 miejsc parkingowych i to jest mało. No to jest naprawdę mało. I tak pan burmistrz powiedział, mieszkaniec, który nie znajdzie miejsca parkingowego, pojedzie dalej, który przejeżdżając nie będzie się mógł zatrzymać. Z tych informacji ze Straży Miejskiej wynika, no, że w godzinach 10, 15, 30 na Warszawskiej nie ma miejsca tak naprawdę w strefie płatnego parkowania. Dokładając chociażby pięć samochodów, pięć wolnych miejsc, no, powodujemy, że po prostu ich nie ma fizycznie. No i stąd wynika problem. Są jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz jeszcze. Ja bym się przychylał do rozwiązania, które by właśnie Państwa grupie dawało przywilej parkowania bezpłatnie, powiedzmy na pół godziny, nie 15 minut, tylko pół godziny. Problem ty polega na tym, jak to zrealizować przy tym systemie parkomatów, gdzie mamy 15 minut, i to się automatycznie nalicza 20 w tej chwili groszy, a mam nadzieję, że zmienimy to na parkowanie za darmo. I też jak ten parkomat będzie wiedział, że to akurat pani czy pan parkują. Ja się skontaktuję ze Strażą Miejską i zobaczymy, co ten system, który w tej chwili istnieje, może dla nas zrobić, w sensie takim, jak może tego typu wyjątki rozpoznać i dać większy okres czasu zaparkowanie za darmo. No już najprostszy sposób, jaki mi do głowy przychodzi, to jest nie całkiem związany z parkomatami. Po prostu Państwo mają wykupioną kartę, czy dostają kartę od Urzędu Miasta i po prostu wychodząc z samochodu na tej karcie wypisują godzinę, które Państwo zaczęli. A jak przekroczy się pół godziny, to już wtedy będą musieli Państwo konsekwencje ponosić. Ale to już jest taki manualny system, chociaż może działać. Także, że jak powiedziałem, jestem otwarty na to, żeby zwiększyć ten okres czasu bezpłatnego parkowania. Po prostu musimy jeszcze pomyśleć, jak to zrobić, jak to zrealizować. Dziękuję. Ja prowadzę biuro nieruchomości. Bardzo często podjeżdżam z klientami moim samochodem
i nie mogę zostawić, nie powinnam zostawić klienta samego, biec do parkometru, w różnych miejscach się parkuje, szukać biletomatu, prawda, bo to jest no, nie do końca etyczne w stosunku do klienta, prawda. Ja powinna mieć jakąś kartę, która umożliwi mi... No tak, pan mówił, już powiedział. Tak, właśnie, to byłoby jakieś wyjście zaproponowane przez pana burmistrza. Bo różne działalności gospodarcze charakteryzują się różnym systemem pracy, prawda? A na przykład no ja no nie mogę zostawić na ulicy klienta no tak. I biegać do parkometru. Możemy opracować uchwałę, która by w jakiś sposób to ujmowała. No i zobaczymy, co Rada Miejska może to w takim razie zatwierdzić. Muszę też ze Strażą Miejską się skontaktować, w jakiej to formie by było. I tutaj jeszcze komisja prawdopodobnie się wypowie. Mogło być to rozwiązanie. Dobrze, to w takiej sytuacji ja proponuję ogłosić 10 minut przerwy. Komisja musi porozmawiać na ten temat. Na spokojnie. Dziękuję. Panowie, kończymy przerwę i wznawiamy posiedzenie komisji. Drodzy Państwo, komisja w czasie tej przerwy postanowiła się naradzić. Doszliśmy do wniosku, że zaproponowana propozycja przez pana burmistrza będzie się wiązała z dużym stopniem skomplikowania, bo wpisywania za każdym razem godziny, zaraz pojawią się klienci, którzy będą wpisywali do przodu ten czas, licząc na to, że strażnik nie przyjdzie. I system powinien być w miarę prosty. Jeżeli dajemy jakieś rozwiązanie, to musi być najprostszy możliwy egzekwowalny sposób. Zastanawiamy się nad tym, żeby jednak nie wznowić tego abonamentu, ograniczając go jednak do przedsiębiorców tylko i wyłącznie, ale jednocześnie podnosząc jego cenę, żeby on nie był dostępny dla wszystkich. 20 zł miesięcznie w tym wypadku nie jest kwotą wygórowaną. Myślałem tutaj o kwocie co najmniej dwukrotnie wyższej miesięcznie w tym momencie. I też się nad tym zastanawiam. Bo system musi być prosty. Bo wpisywanie na kartkach za chwilę będzie, a to było czytelne, czy to było nieczytelne. Nie chciałbym sytuacji takich, w których Straż Miejska będzie się spierała z posiadaczem abonamentu o to, co on tam wpisał. To wszystko będzie rodziło konflikty. To musi być takie, rozwiązanie musi być zero-jedynkowe. Mam, nie mam. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zdanie w tym temacie? Panie burmistrzu, może? Abonamenty nie jestem pewien, jeszcze nie myślałem na ten temat wystarczająco długo, żeby mieć jakieś pojęcie. Niemniej, jeśli chodzi o wpisywanie godziny, musiałaby istnieć reguła, że jeśli strażnik miejski zobaczy godzinę, która jest przesunięta do przodu, idę o 10, a tam jest napisane 10.30, to jest już rodzaj wykroczenia, które będzie karane w jakiś sposób. I również jak zobaczy godzinę, jest godzina 10.30, a już 11, to wiadomo, że czas został przekroczony. Jeśli chodzi o ten, wypisywanie w sposób czytelny tych godzin. Można to też rozwiązać w taki sposób, żeby na tej wolnej części, gdzie wpisuję godzinę, oczywiście mazakiem, który można wyczyścić, mieć kratki na każdą cyfrę, żeby się to nie rozjeżdżało. Są jeszcze inne metody, ale to już idziemy w rozwiązania bardzo kosztowne, bo można zrobić po prostu takie te rotacyjne
takie zegary, tak. I każdą sobie cyferkę nastawić, prawda? Mamy tutaj możliwość rozwiązania tych spraw w wystarczająco satysfakcjonujący sposób. I tak jak powiedziałem tutaj mieszkańcom, my nie chcemy zakładać, że ten system będzie w sposób nagminny nadużywany, chociaż, proszę Państwa, nie ma takiego systemu, którego nie można by nadużyć, prawda? Natomiast oddajemy ten system w ręce ludzi odpowiedzialnych. No. Tych ludzi, którzy prowadzą biznesy, i w tym momencie trzeba też mieć trochę wiary w to, że będą oni używali te przywileje w sposób prawidłowy. Tutaj mogę jeszcze tylko powiedzieć, że jak rozmawialiśmy, karty takie musiałyby być związane z numerem rejestracyjnym samochodu. Jeśli biznes ma więcej niż jeden samochód, proszę bardzo, jedna karta dla biznesu. Te numery samochodów rejestracyjne są wymienione na karcie i tylko jeden samochód może używać. I w tym momencie jesteśmy chyba w miarę bezpieczni, że nie będzie nadużyć. I pół godziny bezpłatnego parkowania, rozumiem, satysfakcjonowałoby mieszkańców i byśmy mieli rozwiązaną sytuację. W tej chwili abonamenty i tak nie działają, także wszystkie miejsca parkingowe są dostępne. Biorąc pod uwagę to, co zreferował pan burmistrz, nasuwa mi się takie rozwiązanie tej sytuacji, że skoro pan burmistrz dostrzega możliwość wykonania po stronie urzędu takich rozwiązań, które dawałyby możliwość, a jednocześnie mając świadomość tego, że te rozwiązania nie są dane raz na zawsze, w sytuacji, w której nie zadziałałyby, zawsze możemy to wycofać to rozwiązanie, bo państwo też będziecie jako beneficjenci tego rozwiązania, no musieli czuwać nad tym, żeby to funkcjonowało. Bo jak to nie zafunkcjonuje, no to będzie biło w państwa kieszeń ewidentnie w tym przypadku. Moja propozycja z tej sytuacji taka, skoro jest propozycja, żeby w jakiś sposób to rozwiązać ze strony urzędu, jest wola państwa, żeby to uzyskać, proponuję w takim razie przegłosować opinię komisji w zakresie rozstrzygnięcia tej petycji. Przedmiotem petycji, jak przypomnę tutaj państwu, było wydanie kart bezpłatnego parkowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Warszawskiej, Krzywej Przeskok w strefie płatnego parkowania. Natomiast ona musiała być także odnosić do ulicy Krakowskiej, bo wydaje mi się, nie możemy sobie tutaj pozwolić na warunkowanie tej sytuacji po dzieleniu jeszcze tej strefy płatnego parkowania jeszcze na podstrefy. I teraz tak, dodatkową kwestią, ten kolega zwracał uwagę, jest, czy to ograniczamy tylko i wyłącznie do przedsiębiorców, czy rozszerzamy także o właścicieli nieruchomości? Ja jestem zdania, że tylko do przedsiębiorców, bo właściciel nieruchomości, no to powiedzmy szczerze, po co mu stanąć na 20 minut? Co mu to da? No totalne nieporozumienie. Bo właściciel nieruchomości, to tak on chętnie postawi na cały dzień. Ale nie na 20 minut, no bo po co? Dobrze, to proponuję w tym momencie przegłosować zaopiniowanie rozpatrzenia petycji jako załatwionej pozytywnie, pod warunkiem takim, że Urząd Miasta Milanówka przygotuje projekt zmiany uchwały w zakresie strefy płatnego parkowania, uwzględniające to rozwiązanie, o którym mówił pan burmistrz. I nad samym tym rozwiązaniem jeszcze się pochylimy na etapie, którym wpłynie jako projekt uchwałodawczy, a my tą petycję zaopiniujemy do załatwienia jako załatwioną pozytywnie w tym momencie. Kto z członków komisji jest za tym, żeby zaopiniować załatwienie tej petycji w sposób pozytywny? Komisja zaopiniowała w dniu dzisiejszym petycję w sprawie wydania kart bezpłatnego parkowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego parkowania jako załatwioną pozytywnie.
z taką uwagą, że Urząd Miasta przygotuje projekt uzasadnienia i projekt uchwały zmieniającej uchwałę o strefie płatnego parkowania. W tym momencie zamykamy ten punkt porządku. Mamy następny punkt porządku, sprawy różne. Czy ktoś, czy Państwo już możecie się oddalić, a jakby petycja wchodzi w strefę taką, że projekt uchwały zostanie przez nas przygotowany, dokładnie przeze mnie, złożony pod obrady Rady Miasta. Tam, jeżeli zostanie ta propozycja rozwiązania przyjęta przez Radę Miasta jako załatwioną pozytywnie, Urząd Miasta zostanie zobowiązany, czy organ wykonawczy zostanie zobowiązany do przygotowania projektu uchwały zmieniającej tą uchwałę i dopiero wtedy to rozwiązanie wprowadzimy, a Państwo będziecie musieli baczyć na to, czy jeżeli to zadziała albo nie zadziała, to żeby szybko zgłaszać, bo to jest w Waszym interesie. Przechodzimy do punktu sprawy różne. Czy ktoś z mieszkańców w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć? Proszę. Jest Pan mieszkaniec, zapraszamy. Proszę Państwa, chciałem porozmawiać na temat procedury załatwiania skarg, wniosków, petycji i postulatów mieszkańców, czyli praw, które mieszkańcom przysługują. I w związku z tym mam przy sobie materiały, dokładnie chodzi mi o regulamin, który dotyczy komisji skarg i wniosków i chciałem po prostu się dowiedzieć, jak te sprawy są przez Radę Miasta Milanówka załatwiane. Pierwsza sprawa to, czy do 31 stycznia bieżącego roku komisja przedstawiła Radzie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. Nie z uwagi na to, że nie rozpatrywaliśmy żadnej skargi ani petycji w tym czasie. Czy jeżeli był brak, to sprawozdanie znajduje się w biurze rady, jeżeli nie było żadnej wniosku i skargi? W związku z tym, że nie było żadnej skargi ani wniosku rozpatrywanego, nie sporządziliśmy takiego sprawozdania. Ja składałem wniosek 11 grudnia do Rady Miasta Milanówka, czyli sam osobiście ten wniosek składałem i mam ten dokument. Teraz tak. Sprawozdanie rzeczywiście mogłoby dotyczyć spraw również przekazanych zgodnie z właściwością. Z uwagi na fakt, że Rada Miasta Milanówka w tym okresie sprawozdawczym, komisja w szczególności w tym okresie sprawozdawczym nie rozpatrywała skargi, a przekazywała tylko i wyłącznie zgodnie z właściwością. Chodzi o wniosek, przepraszam, chodzi o wniosek. To takie sprawozdanie nie powstało. I jest to zgodnie z regulaminem, tak? Panie Przewodniczący. Jest to zgodne z moją interpretacją regulaminu. Dobrze. To chciałem teraz zapytać, jeżeli składam, już mówię o procedurze samej, jeżeli składam wniosek, chciałbym się skoncentrować na wniosku. Jeżeli składam wniosek do Rady Miasta, w jaki sposób on jest procedowany? Czyli jaką procedurę przechodzi, ażebym wiedział, że ten wniosek został w taki czy w inny sposób zrealizowany. Czyli składam, oczywiście w sekretariacie Urzędu Miasta, trafia, otrzymuje numer, no i czekam. I co się dzieje? Albo otrzymuje Pan informację. Ale od kogo? Chodzi mi bardziej, Panie Przewodniczący, przepraszam, bo troszeczkę chciałem tak dowiedzieć się, że tak to określę. Składam wniosek, podpisuję z imienia i nazwiska ten wniosek i oczekuję jego realizacji. I teraz pytam, w jaki sposób on, no jaką procedurę przechodzi ten wniosek,
że w końcu otrzymuje... Już pana tłumaczę. Tak, mamy dwie sytuacje. Albo rada jest właściwa, albo jest niewłaściwa. Jeżeli jest niewłaściwa... Kto o tym decyduje i w jaki sposób? W każdym przypadku przez skardze i wniosku sporządzona jest opinia radcy prawnego. Który... W każdym przypadku i to wynika z regulaminu, panie przewodniczący? Tak. Muszę panu powiedzieć, że w regulaminie jest inny zapis, ale skoro pan tak mówi, że wnioski przychodzą, słucham uprzejmie. Radca prawny opiniuje. Każdy wniosek, petycję, postulat? Każdy? Już możemy teraz przeczytać. Tak? Ale no ja pytam panów, no panowie, komisjo szlachetna, no odpowiadajcie mi, bo regulamin to jest wasze podstawowe narzędzie pracy. Szanowny panie, jeżeli pan zapoznał się dokładnie z regulaminem, a zakładam, że pan się dokładnie zapoznał z regulaminem, to zna pan odpowiedź na to pytanie. I teraz tak. No więc jaka ona powinna być, ta odpowiedź? Drogi panie, czy mogę? No zawsze pan, może pan tu prowadzi to posiedzenie. Dokładnie, więc prosiłbym pozwolić mi skończyć. Proszę bardzo. Korzystamy z opinii radcy prawnego. Radca prawny przygotowuje opinię, pochwaluje skargi bądź wniosku do Rady Miasta i na podstawie tej opinii przewodniczący podejmuje decyzję, czy w ramach czynności materialno-technicznej przekaże skargę bądź wniosek zgodnie z właściwością do organu właściwego, czy też właściwa jest Rada Miasta. Jeżeli właściwa jest Rada Miasta, wchodzimy w skarga trafia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jest realizowana przez komisję. Komisja występuje do Urzędu Miasta o wyjaśnienia w tej sprawie rękami pracowników Biura Rady, Referatu Rady i po uzyskaniu takich wyjaśnień wyznaczony jest termin posiedzenia komisji, na którym taki wniosek, skarga jest rozpatrywana bądź petycja. Jaki jest termin od złożenia wniosku do poinformowania wnioskodawcy? Miesięczny. Tak? Tak pan uważa? Miesięczny? Miesięczny. Dobrze. To chciałem teraz pana zapytać, jeżeli wniosek... Ale może inaczej. Niech pan sformułuje jeszcze raz pytanie. Jaki jest termin poinformowania wnioskodawcy, jak wniosek będzie rozpatrywany, czy załóżmy przez radę, czy przez burmistrza, ile dni powinno upłynąć od momentu złożenia tego wniosku? Jeżeli organ, który do którego wpłynął, jest niewłaściwy do załatwienia sprawy, ma 7 dni na poinformowanie, natomiast jeżeli jest właściwy, w terminie miesiąca. O, to jest, tak, o to chciałem usłyszeć. Proszę bardzo. Czyli nie miesiąca, a 7 dni. Jeżeli jest niewłaściwy, to 7 dni. Jeżeli jest właściwy, miesiąc. Dobrze. Jeżeli jest ten termin przekroczony, to co wnioskodawca, jak powinien postąpić? Wnioskodawcy przysługuje zawsze ponaglenie i załatwienie sprawy w terminie. Ale jeżeli termin został przekroczony poinformowania wnioskodawcy, mówię tutaj o sytuacji... To jest termin instrukcyjny, on nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Czyli rozumiem, że to jest instrukcja i może spokojnie ten wnioskodawca czekać. Nie powinien być przekraczany, natomiast on nie jest terminem, który powoduje jakkolwiek... Po jakim terminie, jeżeli ten wniosek nie został rozpatrzony i wnioskodawca nie został poinformowany, powinien podjąć działania. Nie mówię tutaj o ponagleniu, tylko działania administracyjne, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w stosunku do organu stanowiącego. Czy ktoś z kolegów chciałby odpowiedzieć? Nie. A o co dokładnie pan pyta, bo powiem szczerze... Jeżeli składam wniosek do Rady Miasta Milanówka, ile czasu mam czekać na odpowiedź, że wniosek został rozpatrzony lub nierozpatrzony z takiego innego powodu, z uzasadnieniem, dlaczego nie został rozpatrzony? Jeżeli rada jest właściwa, to miesiąc czasu. Jeżeli rada jest właściwa. W terminie miesiąc. Lub jeżeli nie zostałem poinformowany. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Przepraszam, już milczę. W terminie miesiąca czasu powinno zostać wystosowane do pana zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, czyli o zmianie terminu załatwienia tej sprawy. Jeżeli rada nie jest w stanie załatwić tego w ciągu jednego miesiąca, może przedłużyć do 2 miesięcy. To chciałem zapytać, czy jeżeli złożyłem wniosek 7 marca, to termin został przekroczony, czy nie? 7 marca, ale teraz pytanie brzmi takie, bo musi pan pamiętać o tym, że to, czy coś jest wnioskiem, czy skargą, nie zależy od tego, czy pan tak sobie nazwie, albo tak wymyśli, że tak jest. To zależy od tego, jaką merytoryczną treść zawiera dane pismo. I organ kwalifikuje zgodnie z tą treścią. Jeżeli organ uzna, że coś nie stanowi skargi bądź wniosku,
to informuje w ciągu 30 dni lub 7, jeżeli jest niekompetentny. Nie. Mówię od 7 marca, czyli mamy 7 kwiecień, 7 maj, dzisiaj mamy 15 maja. Czy jest to w jakiś sposób... A czy mówi pan o jakiejś konkretnej sprawie, czy to jest jakaś hipotetyczna? Mówię o wniosku w konkretnej sprawie. Czy mi nic nie, nie mam wiedzy na temat takiego wniosku. I jeszcze raz w związku z tym zapytam, czy jeżeli wpływa wniosek do Rady Miasta Milanówka, czy ten wniosek trafia po opinii radcy prawnego, jak usłyszałem, do Komisji Skarg Wniosków? Jeżeli przewodniczący Rady Miasta tak zdecyduje. Ale czyż przewodnicząca ma uprawnienie o takiej decyzji, czy powinna z mocy statutu i swoich uprawnień jeżeli, kierować do... Jeżeli coś jest wnioskiem, powinna skierować. Powinna, to jest jej obowiązek, tak? Jeżeli coś jest wnioskiem, przy założeniu, że jest... A jeżeli na wniosek nie została udzielona żadna odpowiedź, to czym jest to pismo? No wie pan co... Odpowiedzieć na pytanie, czym jest pismo, nie widząc go, no więc, ja nie potrafię. Ale to gdzie to pismo się według pana, panie przewodniczący, znajduje od 7 marca? Ale czy mówi pan o jakimś konkretnym piśmie? O konkretnym wniosku. Pańskim wniosku? O konkretnym wniosku. W tym wypadku moim, dlatego przyszedłem i pytam. To proszę się udać do biura rady i tam uzyska pan pełną informację w tym zakresie. No do komisji i tak skarg... statut pana, stanowi, że mam w biurze rady drogi, o to pytać? Drogi, do komisji skarg i wniosków... Mieszkaniec do, uważam, ale, że ma prawo bardzo, uczestniczyć teraz, w komisjach. Teraz ja mówię, drogi panie, naprawdę. Do komisji skarg, wniosków i petycji ten wniosek 7 marca, z tego co ja wiem, nie wpłynął. I tak będzie w protokole zapisane, tak? To, co pan powiedział. Z tego, pan, co ja wiem. Rozumiem. Czy panowie wiedzą, że wpłynął? Czyli komisja nie wie, że wniosek nie wpłynął do Rady Miasta Milanówka. Nie, tak? Komisja nie wie, że wpłynął do komisji. Aha, komisja nie wie, że wpłynął do komisji, rozumiem. Ale czy powinien wpłynąć, przepraszam, że tak dociekam. Czyli tak. Ale proszę bardzo. Wniosek składam, radca prawny, tak jak pan przewodniczący powiedział, opiniuje i uznaje, że treść tego wniosku jest wnioskiem. Jeżeli chodzi o kompetencje, w zakresie kompetencji Rady Miasta Milanówka, to co się dalej z tym wnioskiem dzieje? Czy on powinien trafić do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zgodnie ze statutem musi być powołana, czy może gdzieś sobie leżeć? Jeżeli jest to wniosek, powinien trafić do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie ze statutem, tak, tak, panie przewodniczący? I, dokładnie. I regulaminem Komisji Skarg i Wniosków. Dokładnie. Rozumiem. Czyli mam w tej chwili według pana chodzić po biurze rady i pytać, czy inaczej postąpić? No ale nie wiem, do czego pan w tym momencie zmierza. No bo, no, bo jeżeli, pan powiedział, ja myślałem, że mieszkanie zgodnie ze statutem... Zgodnie ze statutem... Uczestniczy w posiedzeniu komisji. Dokładnie. No, zgodnie z statutem pracami Rady Miasta kieruje jej przewodniczący. Jak go nie ma, zastępujący go wiceprzewodniczący. Zgodnie ze statutem powołujemy komisje, komisje stałe, które funkcjonują i załatwiają swoje sprawy. My... To Rada Miasta powołuje przewodniczący, dokładnie. Nie, ale Rada Miasta, oczywiście. O tym mówimy. Tak. Komisje działają w zakresie swojej właściwości, tak, załatwiają swoje sprawy. Jeżeli... Oczywiście. Wpłynęła dana sprawa, to komisja ją realizuje. Jeżeli nie wpłynęła, to komisja jej nie realizuje. Więc pytając nas o coś, co naszym zdaniem do nas nie wpłynęło, no pytam mam pan o coś, o czym nie mamy wiedzy w tym momencie. Ale no ja podaję, oczywiście, że pan może uznawać, że ja mam tutaj jakieś, powiedzmy, swoje fantazje, ale mam dokument, mówię o nim, dlatego przyszedłem na komisję i chcę i usłyszałem, że jeżeli złożyłem wniosek i nie otrzymałem przez 2 miesiące, właściwie 2,5 miesiąca żadnej odpowiedzi, to znaczy ten wniosek nie wpłynął do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i gdzieś się znajduje. Czyli krótko mówiąc, domniemywam, że znajduje się w biurze rady, a przewodnicząca rady nie skierowała go do komisji. I pytanie jeszcze raz, takie już na koniec, przepraszam, że powtarzam. Czy jest to obowiązek przewodniczącej skierowanie wniosku po opinii radcy prawnego do Komisji Skarg, czy jeżeli uzna, że nie, to nie musi?
Jeżeli radca prawny zaopiniował to, że, jest to wniosek, że jest to wniosek, przewodnicząca powinna skierować taki wniosek do odpowiedniej komisji. I to jest wymóg prawny, tak, panie przewodniczący? Tak, wynika ze statutu miasta. Dziękuję. Proszę. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Dziękuję. Wobec powyższego zamykam posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym.